Dzień dobry, Jacek Balkan to jest Motodziennik. Sponsorem dzisiejszego programu są dwie literki P: P jak piątek i P jak przeziębienie, niestety. Ale zapraszam na program, a zaczynamy od najnowszych motoryzacyjnych wiadomości z różnych stron świata. Zaczniemy w Polsce. Już w przyszłym tygodniu rusza dobrowolna akcja serwisowa, czy raczej kampania satysfakcji klienta w Toyocie, a dotyczy ona modelu Auris i belki wzmacniającej zamontowanej pod deską rozdzielczą. Belka ta przyspawana jest do wspornika kolumny kierowniczej niestety niezbyt dokładnie. Trzeba to poprawić. W Polsce akcja obejmuje ponad 1500 samochodów, w Europie ponad 50 tysięcy. Według Toyoty usterka nie wpływa na bezpieczeństwo. Kierownica może się tylko nieznacznie odchylić, oby nie podczas jazdy. Dziś mamy też dla. Państwa dwie nowości z firmy BMW. Na początek coś lżejszego. Na serbskiej stronie internetowej pojawiły się skany niemieckiego tygodnika Autobild. W czym nie byłoby nic ciekawego, gdyby nie ten oto samochód BMW 1 GT. Auto ma się pojawić oficjalnie na targach w Paryżu. I jeśli to nie jest żart, jeśli ten samochód naprawdę będzie tak wyglądał, to bawarski koncern schodzi na psy. Niezależnie od wyglądu, nowa konstrukcja będzie zbudowana na wspólnej z mini platformie z napędem naprzód. Do napędu mają posłużyć silniki czterocylindrowe, ale Kolejna ciekawostka z BMW to oficjalna tym razem zapowiedź silników o pojemności 1,5 litra o trzech cylindrach. Nowa konstrukcja ma bezpośredni wtrysk, podwójny układ zmiennych faz rozrządu i w zależności od wersji 1, dwie lub 3 turbosprężarki. Silniki będą zarówno benzynowe, jak i wysokoprężne. Te ostatnie mają mieć od 80 do 180 koni. Benzynowe od 120 do 220. Jeszcze raz zadamy zatem pytanie, na które i tak nikt nam nie odpowie. A co z żywotnością takiego silnika? Będzie jak smarty 80 tysięcy wymiana? Pożyjemy, zobaczymy. A na koniec tej części programu jeszcze coś z Francji. Peugeot RCZ to kawał pięknego samochodu. Właściwości jezdne pozostawiają bardzo dużo do życzenia. Naszym zdaniem auto powinno być dostępne na 15-calowych kołach i z silnikiem 14 diesel, bo z mocniejszymi po prostu sobie nie radzi. Ale w Peugeotie uważają inaczej. RCZ po faceliftingu będzie dostępny z dodatkową literką R i przy okazji będzie to najmocniejszy seryjnie produkowany Peugeot w historii. Z silnika 1,6 wyciśnięto bowiem aż 260 koni. Kolejna porcja ciekawych motoryzacyjnych informacji już w najbliższą niedzielę w Radiotok.fm. Mam przynajmniej nadzieję, że uda mi się do tego czasu w pełni wyzdrowieć i odzyskam głos. A w niedzielę postaramy się Państwu opowiedzieć o tym samochodzie, który stoi za mną. To jest Volvo XC60. Jeździliśmy już takim samochodem nie raz, ale to auto ma pod maską silnik T6, 3 litry, turbosprężarka. I zdrowo ponad 300 koń, dlatego że to jest specjalna, stuningowana wersja. Czy tym się w ogóle daje jeździć, opowiemy Państwu w najbliższą niedzielę. A teraz zapraszam na spotkanie z samochodem tygodnia. W latach 70. dwie z trzech najważniejszych francuskich firm przeżywały poważny kryzys. Połączenie w jeden potężny koncern zmieniło nieco sytuację, ale również zakończyło pewien szlachetny etap w historii firmy Peugeot. W latach 60. i częściowo w 70. auta te słynęły z doskonałej jakości i wspaniałej, nieco zachowawczej, ale na pewno eleganckiej stylistyki. Model 504, autoklasy średniej, odpowiednik dzisiejszego 508, pojawił się w roku 1968. Najpierw jako sedan, z czasem pojawiła się również wersja kombi, pick-up oraz najpiękniejsze i najbardziej dziś pożądane kupę i kabriolet. Prawdę mówiąc, każda odmiana miała w sobie coś ujmującego. Od świateł z przodu zaczynając, na lampach z tyłu kończąc. Wnętrze przypominało nieco Mercedesa. Wszystko było świetnie rozplanowane i naprawdę nieźle wykonane. Do tego pozycja za kierownicą była przewygodna, a fotele bajecznie wręcz miękkie. To auto produkowano nie tylko we Francji, ale również w Afryce, w Nigerii, to do 2005 roku oraz w Argentynie do roku 1999. Jak na porządne auto przystało, 504 można było kupić z jednym z kilku silników. Do wyboru było ekonomiczne benzynowe 1.8, ale też trzy silniki o pojemności 2 litrów, z czego dwa były z mechanicznym wtryskiem. Oraz najmocniejsza V6 o pojemności 2,7 litra. Takie auto miało 130 koni. Były też trzy silniki diesla, znane z trwałości i małego apetytu na paliwo. Również w naszym kraju takie wersje często jeździły jako taksówki. Dzisiaj Peugeot 504 nie jest jeszcze cenionym klasykiem. Wersję kupę naprawdę przepiękną. Można kupić za kilkanaście tysięcy złotych sprawnego sedana za kilka tysięcy. I na tym dzisiejszy odcinek kończymy. Kładę się pięknie, życzę państwu ładnej pogody w weekend i do zobaczenia w kolejnym odcinku już w poniedziałek.